Proszę Państwa, witamy w studiu Marka Suskiego, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Witamy bardzo serdecznie. Witam Pana. Panie pośle, no piszą w gazetach, że PiS sfałszuje wybory. W Newsweeku jest wywiad z Panem, który twierdzi, że w czasie pracy z Komisji Wyborczej zakreślił sobie na palcu krzyżyk i potem przystawiał, unieważniając poszczególne głosy. No to przyznał się do przestępstwa, jeżeli tak było. Pani Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego w Dzienniku Gazecie Prawnej mówi, że to jest niemożliwe, że dane jednoznacznie wskazują, że liczba fałszerstw, nawet nie fałszerstw, oddanych głosów wyborczych nieważnych spada. Przypomina, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich było to 0,3%, w drugiej 0,86%. Więc czemu służy rozkręcanie takiej histerii przez, no, wydawałoby się, poważną gazetę? Ja rozumiem, że to jest na wypadek, gdyby przegrała opozycja wybory, to będą wtedy krzyczeć, że były sfałszowane. Takie zabezpieczenie, jakieś szukanie alibi, no bo rzeczywiście jest sytuacja taka, w której opozycja nie jest w stanie się dogadać. Kłócą się, nie mają programu, czyli jest duże prawdopodobieństwo, że wybory przegrają. No a jak się usprawiedliwić przed mocodawcami i przed tymi swoimi wyborcami, którzy będą rozczarowani? No powiedzieć, że były sfałszowane. Chociaż rzeczywiście w tych wyborach samorządowych, zdaje się w 2014 chyba roku, to była bardzo duża ilość głosów nieważnych. No i wtedy uruchomiliśmy bardzo aktywnie już ten Korpus Ochrony Wyborów. No, staraliśmy się staraliśmy się, żeby było jak największej ilości komisji, no, po kilku nawet mężów zaufania. Namawialiśmy też inne ugrupowania, żeby wystawiały. No i z roku na rok, właściwie z wyborów na wybory, bo one nie zawsze się co roku odbywają, choć czasem się pokrywają, ta ilość osób, które obserwowały wybory, była większa. I ilość głosów nieważnych spadała. Czyli coś w tym jest na rzeczy, że jednak były jakieś cuda nad urną. Bardzo dobrze, że z tym walczymy. Jest w Senacie w tej chwili ustawa, która zmienia, może modyfikuje kodeks wyborczy. Ja powołuję się tutaj na opinię pani Magdaleny Pietrzak, szefowej Krajowego Biura Wyborczego, która mówi, że w obowiązującym stanie prawnym stałe obwody, bo to o to chodzi, żeby powołać nowe obwody, można tworzyć na 45 dni przed wyborami, obwody odrębne w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych na 35 dni przed wyborami, a obwody za granicą nawet na 21 dni przed wyborami, na statkach jeszcze później, więc ta obawa, że jest wszystko bezprawne, naruszenie, że w ogóle trzeba to było robić, nie wiem, 10 lat temu, a nie teraz, no chyba nie wynika z prawa. Chyba nie wynika rzeczywiście z prawa, ale przyzwyczailiśmy się, że opozycja zawsze grzmi na alarm. Mówi, że tu straszne rzeczy, zresztą te donosy w Unii przyniosły taki skutek, że nam blokują pieniądze, ale generalnie to oni w tych krzykach i robienia z igły widły są mistrzami, to trzeba przyznać. To chyba najlepiej im się udaje. Programu nie mają, pozytywnych rozwiązań nie mają, ale negatywne emocje rozkręcają, bo chyba wychodzą z takiego założenia, że nie programem, nie uczciwą, ciężką pracą, tylko właśnie emocjami wygrywa się wybory. Stąd też, no, to jest taka ich strategia. Dzisiaj do Polski wracają strażacy z tego modułu, który poleciał ratować ludzi w Turcji. Bardzo gratulujemy ciężkiej pracy. To rzeczywiście była nasza wizytówka. Mówię to do pana Marka Suskiego. To rzeczywiście ciężka praca, ale uwieńczona sukcesami. Kilkanaście osób uratowanych. Przepraszam. Była też grupa polskich ratowników górników, którzy też wspierali Turcję. No i Turcy są pod dużym wrażeniem. Te uratowane osoby jednak to wyjątkowa sytuacja. Po wielu dniach spod gruzów udało się żywe osoby, które oczywiście wycieńczone, ale zdrowe, trafiły do szpitala. No, taka jest procedura. Na, no, powiedzmy,
dalsze ratowanie życia, no bo ktoś, kto kilka dni spędził gdzieś pod gruzami bez jedzenia i picia, jest bardzo wycieńczony, ale to rzeczywiście wielka, wspaniała praca i wszyscy jesteśmy wdzięczni naszym ratownikom, strażakom, górnikom, wszystkim tym, którzy tam pojechali, ciężko pracowali, w ciężkich warunkach, bo przecież nie w luksusowych hotelach. Specjaliści zwracają uwagę. Specjaliści rzeczywiście podkreślają wielki profesjonalizm, poświęcenie i taką troskę też, bo widzieliśmy, w jaki sposób się opiekowali tymi osobami, które wydostali. No i przede wszystkim ten moduł poleciał niemalże natychmiast, kiedy tylko przyszły informacje, to nie minęło co 12 godzin, a ci ludzie byli w samolocie i lecieli, nie minęło co 18 godzin i byli na miejscu, więc rzeczywiście wspaniała rzecz. Wielki dramat rzeczywiście Turcji, Syrii, tych państw, gdzie było to trzęsienie ziemi. Nie ma jeszcze całkowitego bilansu ofiar, ale wydaje się, że to jest chyba największe trzęsienie, jeśli chodzi o ofiary, bo już zbliża się do tego, które było w latach ubiegłych. I gdzie było, gdzie było kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Tu wydaje się, że może być niestety więcej. Podobna siła trzęsienia ziemi. My zaś do trzęsienia ziemi w polskiej polityce, jak niewątpliwie są informacje na temat dodatkowych dochodów Radosława Sikorskiego. Dochody z Dubaju, dochody z obcego rządu. Sikorski wczoraj w wywiadzie dla Gazety Wyborczej mówił, że no on kiedy to podpisywał, to był tylko akademikiem, jak się określił, nauczycielem akademickim. Ciekawe, ale bo chyba doktoratu nie ma, ale potem politykiem został, a z dochodów nie zrezygnował. Pojawiają się też pytania, nawet sformułowane oficjalnie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o spotkania, jakie przy okazji wizyt w tym prorosyjskim kraju, czyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na imprezach organizowanych przez ten kraj, mogło dojść do pomiędzy Radosławem Sikorskim, a jego dawnym kolegą z balkonu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wspólnie na papierosku. Myślę tutaj o Siergieju Ławrowie, ministrze spraw zagranicznych Rosji. No to rzeczywiście jest problem. Platforma próbuje to bagatelizować, ale nasi parlamentarzyści, eurodeputowani, którzy są przedstawicielami naszego kraju, powinni służyć Polsce, no a takie ogromne pieniądze z kraju, który, no, można powiedzieć, daleki jest od demokracji i praworządności, no budzi ogromne zastrzeżenia. Platforma ma z tym problem. Próbują jakoś się z tego... Nie kupuje pan tych wyjaśnień, że to prestiżowa sprawa, że to ciężka praca, że trzeba się 4 razy w roku spotkać, że te 100 tysięcy to w ogóle nic za ten wkład intelektualny, jaki wnosi w rozwój konferencji międzynarodowej Radosław Sikorski. No jest to jakieś tłumaczenie, no jakoś się musi tłumaczyć, natomiast z tych informacji, które mamy, to w tej konferencji brali udział, czy też nadal biorą udział różni politycy, ale byli politycy, nie ci, którzy są czynni. I gdyby Radosław Sikorski zrezygnował z pracy na rzecz tej organizacji, kiedy został eurodeputowanym, to pewnie nikt by się do niego nie czepiał, no bo w czasie, kiedy nie pełnił żadnej funkcji, miał możliwość, nawet można powiedzieć, miał prawo gdzieś zarabiać. Natomiast tutaj no jest to dość wątpliwe. Jeszcze w połączeniu z jego wypowiedziami na temat tego kraju, z którego otrzymywał pieniądze, gdzie nie dostrzegał łamania praw człowieka. No co jest złego w szariacie? Ja nie rozumiem w ogóle. No w szariacie, w kamieniowaniu. W czterech takie... żonach. Tak, to rzeczywiście można powiedzieć, że wyjątkowo sprzeczne z naszymi tradycjami i ze zwyczajami w Unii Europejskiej. Stąd też to budzi bardzo duże kontrowersje. Mają też negatywny stosunek do LGBT tam w tych Emiracie. No to jeszcze jedna sprawa, bo rzeczywiście skoro te pytania się pojawiają, to wraca temat komisji weryfikacyjnej, żeby sprawdzić, kto, dlaczego, w jaki sposób w latach 2007 czy 2022 z Rosją współpracował. Przypomnijmy, że
te oskarżenia pojawiają się, no chociażby wczorajszy fejkowy filmik, gdzie aktywista Platformy Obywatelskiej wyciął wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który cytował Donalda Tuska słowo w słowo i powiedział, że to jest właśnie słowo Morawieckiego i to jest dowód na to, że PiS chce współpracować z Rosją. To są takie chwyty poniżej pasa. Jak już ktoś nie ma argumentów, to się ucieka do oszustwa i manipulacji. No to powiedzmy o tej komisji weryfikacyjnej, bo wydaje się ciekawe, by te sprawy dojść. No tymczasem no w Sejmie nie wyszła z komisji. Tak, tu trzeba przyznać, że cała opozycja jak jeden mąż broni, żeby taka komisja powstała. No, zawsze jest pytanie, jeśli nie macie nic na sumieniu, to czemu nie chcecie, żeby taka komisja pracowała? No ale mam nadzieję, że się uda. Trzecie podejście będzie w najbliższych dniach. Panie pośle, spodziewamy się w najbliższych dniach w Polsce prezydenta Bidena i ma pan jakieś oczekiwania wobec Stanów Zjednoczonych po roku wojny na Ukrainie, po roku wspierania przez Polskę tego wysiłku zbrojnego Ukraińców? To rzeczywiście jest sytuacja wyjątkowa. Nie tak dawno prezydent Stanów był w Polsce, teraz znowu ponownie. To jest wynikiem tego, że Stany Zjednoczone oceniają Polskę jako jednego z najsilniejszych swoich partnerów, na którego zawsze demokracja może liczyć i demokracja ta europejska, ta amerykańska. No, spodziewam się, że padnie sporo słów podkreślających rolę polskiego społeczeństwa, tej ogromnej pomocy Polaków. No i też państwa polskiego rządu, prezydenta, bo wszyscy razem, pracują, no oprócz niektórych osób z opozycji. Nie muszę tutaj wrócić do Radosława Sikorskiego i jego słów. Na pytanie zresztą dość zdumiewające dziennikarza Radia Z o intencjach Polski w pierwszych dniach konfliktu. Przypomnę, że zarzucał rządowi, że ten chciał może jakiegoś zaboru ziem Ukrainy. Tak, rzeczywiście się zastanawiał nad tym, mówiąc, że pewnie rząd myślał przez pierwszych kilka dni, jak się ta wojna potoczy i być może rozważał kwestię rozbiorów no Ukrainy. No właśnie, jak to się stało, to pana zdaniem, człowiekiem z pana doświadczeniem politycznym, że taka wrzutka trafia do polskich mediów? Kolejna wypowiedź, która jest cytowana później przez Rosjan, mająca na celu skłócenie Polski z Ukrainą, podważenie polskiej roli w NATO. No, to są takie wypowiedzi, jak na przykład dziękowanie Amerykanom za tą katastrofę z rurami na Bałtyku i wiele jeszcze innych. Co i to jest też zostało... komunikat, z którego Radosław Sikorski się nie wycofał. Nie wycofał w tym wywiadzie radiowym powiedział, kto, Polska albo Ameryka, no kto? No tak, to prawda, nie wycofuje się. Nawet Amerykanie stwierdzili, że jest elementem rosyjskiej propagandy. Więc nie wiem, nie rozumiem. Wyjaśnienie może być w zasadzie na dwa sposoby. Jeden sposób to bardzo mała wiedza i inteligencja. Drugi sposób bardziej smutny i groźniej brzmiący, ale to niech każdy sobie już sam odpowie, co by to mogło oznaczać. Tak, Radosław Sikorski wytoczył Jarosławowi Kaczyńskiemu proces za znieważenie. Sąd odpowiednio rozgrzany zasądził 700 tysięcy złotych. Tak, no nie mamy 700 tysięcy. Że to zdrada dyplomatyczna, czyli tak naprawdę ocena polityczna. No, to wydaje się, że jeżeli już nie będziemy mogli formułować ocen politycznych, to w ogóle nic nam nie będzie wolno. A przy tych wszystkich działaniach, które teraz wychodzą, przy tych wypowiedziach Radosława Sikorskiego, to rzeczywiście budzi to daleko idące wątpliwości, żeby nie cytować wypowiedzi prezesa, no bo przy takich sądach to mówienie ocen o politykach, którzy się zachowują w taki sposób, jest bardzo niebezpieczne. Jest pan posłem, ma pan immunitet. No, teoretycznie powinien pan przynajmniej mówić. Jarosław Kaczyński też ma immunitet. I co? Sąd nałożył karę horrendalną.
stosunku do wypowiedzi to kara horrendalna. Ale równocześnie te same kręgi polityczne, które jak rozumiem ten sąd wspiera, takie mam przynajmniej prywatne wrażenie i mam nadzieję, że jestem do takiej oceny uprawniony jako obywatel. Tłumaczy wszystkim na świecie, jaka to w Polsce jest dyktatura, jak to nie ma rządów prawa, jak to sędziowie są prześladowani przez rząd. No, czy to się chyba nie dodaje, nie? Jeżeli ten dyktator, który jednoosobowo rządzi całą Polską i wszyscy się go boją, może dostać w sądzie 700 tysięcy, no to co to za dyktator, przepraszam? No to rzeczywiście całkowicie obala te tezy głoszone przez naszą opozycję, no ale nawet najbardziej twarde dowody na to, że takiej sytuacji w Polsce nie ma, do niektórych nie przemawiają. Być może dlatego, że tam niektórzy dostawali wsparcie, żeby pewne poglądy głosić. Dzisiaj wiemy, że w Europarlamencie różne osoby otrzymywały różne pieniądze, a później wyrażały opinie, które wbrew logice zupełnie nie są pokrywające się z rzeczywistością. No, tam to śledztwo jest rozwojowe, więc poczekamy, zobaczymy. Natomiast rzeczywiście Polska była ganiona, oskarżana przy niestety bardzo dużym udziale naszych parlamentarzystów z opozycji, którzy opowiadali niestworzone historie, jak to w Polsce jest źle. No, te czołgi na ulicach, gorzej jak w Aleppo i różne jeszcze tego typu bzdury, które były tam wygłaszane. Wróćmy do spraw obronności, bo to jest taki tydzień polityki zagranicznej. Mamy ogromną aktywność prezydenta. Wczoraj, dzisiaj będzie rozmawiał i z prezydent Litwy, która będzie gościć w czerwcu szczyt NATO, i z prezydent Słowacji, która z kolei jest przewodniczy pracom Grupy Wyszehradzkiej i zdaje się Wyszehradzkiej Dziewiątki, a właśnie to spotkanie z Wyszehradzką Dziewiątką będzie się w Warszawie. I teraz no, takie refleksja troszkę geopolityczna, że my dla bezpieczeństwa Polski musimy mieć współpracę w regionie z najbliższymi nam krajami plus ze Stanami Zjednoczonymi, które są zdecydowane przeciwstawić się zagrożeniom z Rosji. W ramach NATO współpracujemy ze wszystkimi państwami. Niektóre niestety nie są zbyt wyrywne w pomocy dla Ukrainy. Wiemy, o których tutaj naszych zachodnich sąsiadach mowa. Natomiast w sytuacji zagrożenia i wypowiedzi Putina, który wprost mówi, że on chce odbudować w dawnych granicach Związku Sowieckiego swoje imperium nowe, no to te państwa, które były w tym imperium ZSRR-u, doskonale wiedzą, czym to grozi. Te państwa są bardzo zaangażowane w pomoc dla Ukrainy, bo w jakimś sensie wiedzą, że wygrana Ukrainy to ich bezpieczeństwo i nasze bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone rozumieją geopolitykę i wspierają dążenia Ukrainy do pokoju i suwerenności. Rozumieją, że rozlanie się tego konfliktu, gdyby Ukraina przegrała, no, mogłoby być konfliktem z NATO. No, niektóre państwa, które do niedawna jeszcze z Rosją współpracowały i próbowały dominować Europę, chociażby przy okazji sprowadzania surowców energetycznych, bardzo się z tym ociągają. No ale widocznie zapomnieli, co się działo w NRD i jakoś dziwnie nie próbują wspierać Ukrainy, choć teraz trochę pod naciskiem opinii publicznej Stanów Zjednoczonych i całej demokratycznej Europy zaczynają wspierać Ukrainę. Ja mam ale doświadczenie, jest to, że w dużej mierze polityka opiera się na słowach. Politycy wypowiadają różne słuszne. Jest to niestety bardzo słaba pomoc i no, przeciągająca się. Różne słuszne tezy. Tymczasem wczoraj szef NATO powiedział, że dzienne zużycie amunicji na Ukrainie to tyle, co niektóre państwa całkiem duże produkują przez rok. Więc no, musimy przygotować się do znaczących zmian, nie tylko w wersji deklaratywnej, ale też no, jakby powrót zimnej wojny, prawda? Kiedy wszyscy szykujemy się na konflikt. No to nawet jest dalej niż zimna wojna, ponieważ wojna trwa.
tam giną ludzie, tam są agresywne zachowania Rosji, brutalne zachowania żołnierzy rosyjskich, gwałty, mordy, tortury, atakowanie obiektów cywilnych, mordowanie ludności cywilnej, czyli to jest taka wojna totalna. Natomiast my rzeczywiście robimy, co możemy. Nasze zakłady produkują i zwiększają produkcję. Zwiększamy ilość żołnierzy. Że atmosfera bezpieczeństwa na naszym terytorium, na naszym tutaj obszarze znacząco się pogarsza. Czy to było w momencie, kiedy Łukaszenka rozpoczął akcję Śluza w 2021 roku? Nie, znacznie wcześniej. Myśmy przygotowywali przecież zwiększenie armii, budowaliśmy wojska terytorialne, stawialiśmy też na rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego, zwiększenie liczebności armii, przesunięcie części wojsk z zachodu na wschód, więc te działania były podejmowane. Oczywiście w sytuacji, kiedy nastąpiła już taka agresja bezpośrednia na Polskę, no bo to były agresywne działania w Białorusi i Rosji, no to w tym momencie jeszcze nastąpiło przyspieszenie, ale już przed tą agresją była przygotowana ustawa właśnie o wsparciu naszych sił zbrojnych. No te 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji, to jest jakby oferta dla Amerykanów z lipca 2021 roku. Jeszcze tak naprawdę wydawało się, że w tej wersji, takiej sferze informacyjnej, nie było nic na ten temat. Nie było nic na ten temat, ale my ocenialiśmy, że Rosja jest państwem, które prowadzi politykę zagraniczną również za pośrednictwem wojska. Świętej pamięci profesor, prezydent Lech Kaczyński mówił już o tym w Gruzji, że Gruzja, później Ukraina, kraje bałtyckie i może nasz kraj, więc myśmy taką sytuację przewidywali. Choć mieliśmy nadzieję, że to nie nastąpi, ale przygotowywaliśmy się do tego już w sposób taki profesjonalny. Wśród postulatów wobec prezydenta Bidena pojawiają się takie informacje, że chcielibyśmy więcej, nie wiem, żołnierzy amerykańskich w Polsce. A ja się zastanawiam, czy jest coś jeszcze, czy na przykład postulat przyjęcia Polski do programu natowskiego Nuclear Sharing, czy może jakieś inne sprawy dotyczące chociażby zwiadu kosmicznego również są na palecie? No tu rozmowy będą trwały. Ja nie chcę wychodzić przed szereg, ale na pewno różnego rodzaju wzmocnienie i powiązanie silniejsze Polski ze strukturami NATO i z możliwościami amerykańskimi byłoby jak najbardziej wskazane. Podnosiłoby to jeszcze bardziej nasze bezpieczeństwa, a my chcemy bezpiecznej Polski i bezpieczeństwa Polaków, więc różne, myślę, pomysły będą przedyskutowane. Mamy spotkanie Rammstein dzisiaj. To jest format, w którym spotykają się ministrowie obrony krajów NATO i naszych sojuszników na świecie. To jest w sumie 50 krajów, które właśnie wspólnie zastanawiają się, jak pomóc Ukrainie, by wytrzymała. Najpierw, kiedy rozpoczęła się ta wojna, no to cel był taki, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny. Teraz zdaje się, chodzi o to, żeby wygrała. I co trzeba zrobić, żeby Ukraińcy mogli ten konflikt wygrać, pokonać Rosję, a przynajmniej wypędzić najeźdźców ze swoich granic? Tu jest wiele elementów, które trzeba spełnić. No ten bardzo podstawowy, czyli dostarczanie broni i amunicji. Drugi element to są sankcje, które są nakładane. Rosja zaczyna odczuwać skutki tych sankcji, chociaż o dziwo opiera się tym sankcjom w sposób bardziej niż przewidywaliśmy. A jednocześnie jest potrzebna ofensywa międzynarodowa, wsparcie, chociażby dostarczanie też informacji na temat tego, co Rosjanie robią. No i to jest, można powiedzieć, gwarancja tego, żeby Ukraina wojnę wygrała. Na samym terenie Ukrainy badania były robione. Tam jest ogromna wola walki. No, zdecydowana większość, ponad 90% chce walczyć do końca, do zwycięstwa. Jeżeli jest taka wola walki, żołnierz jest wyszkolony, wyposażony, no i walczy w słusznej sprawie, to jest duża nadzieja, że Ukraina wojnę wygra, chociaż nie wiadomo, jak długo to będzie trwało, bo Putin cały czas ściąga posiłki. Chociaż z drugiej strony
ci żołnierze, którzy są po dwutygodniowym szkoleniu, no, są bardziej mięsem armatnim niż wojskiem, stąd też ogromne straty Rosjan i w wojsku, i w sprzęcie. No ale Polska odniosła sukces. Dzisiaj jest tak, że my taki robimy z naszej strony wszystko, co jest możliwe, żeby pomóc demokracji, bo tak naprawdę to jest też wojna Putina z demokracją, nie tylko z Ukrainą, ale z całym światem demokratycznym. Polska odniosła duży sukces wizerunkowy w tej sprawie przy okazji koalicji czołgowej, czyli przekonania sojuszników, głównie Niemiec, o przekazaniu czołgów Leopardów 2 na Ukrainę. My damy 14 wozów z naszych tam ponad 200, Niemcy również swoich kilkuset, no i tak dalej. Pytanie, czy się uzbierają te czołgi, no ale sukces został zauważony w Stanach Zjednoczonych. W jednej z popularnych amerykańskich telewizji było to pytany generał Andrzejczak. Przy okazji polecamy tę rozmowę, bardzo ciekawa. Po drugie, wczoraj rozpoczęły się szkolenie 105 ukraińskich czołgistów z prezydentem. No i ta też informacja obiegła cały świat. Więc jak pan ocenia, bo mówi się o czymś, co jest definiowane jako wzrost znaczenia Polski, jako zaplecza Ukrainy i militarnego, i politycznego. Czy to rzeczywiście mamy coś takiego, z czymś takim do czynienia? No i jakie są symptomy tego zjawiska, jeśli jest ono faktem? Jest to rzeczywiście fakt. Polska, tak jak już mówiłem, awansuje do pierwszej ligi. Któryś z amerykańskich generałów powiedział, że to jest waga ciężka. Czyli już nie jesteśmy państwem uważanym za jakiegoś słabego sojusznika gdzieś na rubieżach wschodniej flanki, tylko jesteśmy bardzo silnym elementem NATO i stąd też to przemieszczenie wojsk amerykańskich do Polski, przekazywanie sprzętu, możliwość zakupu dużej ilości sprzętu. No i te wizyty prezydenta, no, wszystko pokazuje, że jesteśmy państwem, które dzisiaj się bardzo mocno liczy w demokratycznym świecie. Wykorzystujemy te nasze 5 minut w historii? Myślę, że tak. Ten wzrost naszego znaczenia jest widoczny. A my teraz, Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Mówiliśmy o prezydencie Andrzeju Dudzie, jego planach międzynarodowych łączy. No i teraz prezydent właśnie przemawia na konferencji, z którą za chwileczkę się połączymy. Panie pośle, bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studio, w tych trudnych, ważnych sprawach. No dziękuję. I liczmy, że wszystkiego dobrego z okazji walentynek wszystkim naszym telewidzom. Życzymy miłości, szczęścia, spokojnego, i oby państwa udanego było jak dnia. Najwięcej. Bo rzeczywiście ostatnio, no jak czytamy w Gazecie Polskiej, liczba widzów Telewizji Republika wzrosła, co nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy.